W naszej katechezie na temat modlitwy wewnętrznej, po tym wstępie dotyczącym darów, cnót teologalnych i tych cnót ludzkich, czyli takich dobrych postaw, które wspomagają modlitwę wewnętrzną, czas na konkretny styl życia, czyli czas na opowiadanie o konkretnych momentach, które przydarzają nam się w ciągu dnia, w których po pierwsze słuchamy słowa, słuchamy drugiego człowieka, słuchamy w jakiś sposób świata, po drugie mówimy do drugiego człowieka, mówimy do Boga i tu przede wszystkim chodzi o dwie wspaniałe modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo i po trzecie czas, w którym właśnie czuwamy i to wszystko, co jest związane z tym momentem już w bardzo wąskim tego słowa znaczeniu, momentem modlitwy wewnętrznej. Tutaj opowiem o rzeczach i technicznych, i historycznych, ale i rzeczach bardzo praktycznych, czyli wynikających z wiedzy, z doświadczenia naszych świętych, wielkich mistrzów również, ale również ze zderzenia z codziennością, ze zderzenia z praktyką, to co może nam pomóc, to co wydaje mi się również uniwersalne, ponadczasowe i ponadstanowe również, czyli na tyle otwarte, że może się tym posłużyć każdy z Was, niezależnie od tego, na jakiej drodze życia jest, czy żyjecie w rodzinach, czy jesteś ojcem, matką, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś zakonnikiem, zakonnicą, księdzem, czy świeckim, niezależnie od również sprawowanego zawodu. W tej krótkiej katechezie dzisiejszej chciałbym poruszyć temat słuchania, czyli tę pierwszą przestrzeń, czas słuchania. Otóż to, co do nas dociera, do naszych uszu, buduje potem formę odpowiedzi. Nie ma nic, co z nas wychodzi, co by najpierw w nas nie weszło, mówi filozofia klasyczna. Zresztą również wiara, jak poucza Pismo, rodzi się z tego, co się słyszy. Słuchamy w moim przekonaniu trzech podmiotów. Pierwszy to jest oczywiście Bóg. I słuchaniem, narzędziem słuchania tego Boga jest wczytywanie się w Słowo Jego, w Biblię. Słuchamy drugiego człowieka bardzo również często. Czasami go tylko słyszymy, a czasami wchodzimy w to, co mówi i wtedy go słuchamy. No i odbieramy również komunikaty od świata, od tego świata stworzonego, świata fauny, flory, która w jakiś niezwykły i specyficzny sposób się z nami komunikuje, choć nie mamy przecież jednego języka. I od tego świata technicznego, czyli przerobionego, możemy powiedzieć, świata techniki, świata kultury również, czyli tego, co stworzył człowiek. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę przede wszystkim w tym procesie modlitwy wewnętrznej, czyli w tym, co się przyda nam na modlitwie wewnętrznej, zwrócić Waszą uwagę na słuchanie Słowa Bożego. Święty Jan od Krzyża podkreślał to bardzo często i być może znana jest również, czy często przytaczana jego dewiza, jego sentencja, iż Bóg dał nam tylko jedno słowo. I tym jednym słowem Jezus Chrystus i w tym jednym słowie zawarł wszystko. W jednym słowie, w jednej historii Jezusa z Nazaretu, mistrza naszego Pana i Boga, który umarł za nas i zmartwychwstał. W tej historii, w Jego uczuciach, w Jego słowach, w Jego dziełach, w Jego decyzjach zawarta jest cała potrzebna nam mądrość. Wydaje się to przekraczające nasze takie potoczne mniemanie, bo przecież prawie 20 wieków po Chrystusie mamy wiele nowych pytań, na które wydaje się, że Jezus wprost nie odpowiada. Otóż historia naszego Pana, Jego słowa, Jego decyzje są na tyle otwarte, są na tyle również głębokie, na tyle obejmujące szerokie zagadnienia, że mistycy zwłaszcza są niezwykle przekonani o tym, że jednak w tym jednorodzonym Synu, w Jego słowach,
jest odpowiedź na wszystkie nasze pytania. I taka jest często metoda również Kościoła. Jeżeli zderza się z jakimś nowym problemem, zwłaszcza dotyczącym techniki czy etyki postępowania czy wykorzystywania tej techniki w różnych przestrzeniach, w informatyce, ale już również w medycynie, Kościół zawsze zadaje sobie pytanie, co by na ten temat powiedział Jezus i gdzie pewnych symptomów czy przejawów odpowiedzi na te nasze współczesne pytania mamy szukać w Ewangelii. To jest taki klucz. To jest taki klucz powrotu do tego, co prawdziwe, powrotu do słów Jezusa. W jaki sposób Jezus zareagowałby na nasze pytanie, w jaki sposób odpowiedziałby na nasze pytanie. Ale żeby znać tę odpowiedź, żeby rozumieć również Jezusa, trzeba znać Pismo. Zresztą święty Hieronim ze Strydonu we wstępie do komentarza do Księgi Izajasza pisze, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. I jest to absolutna i głęboka prawda. Jeżeli nie znam na pamięć prawie, że powiedzieliby jeszcze w późnej starożytności wielkie autorytety teologiczne, jeżeli na pamięć nie znam epizodów słów Jezusa, mój umysł nie jest w stanie stać się narzędziem dla Ducha Świętego, żeby w odpowiednim momencie rozeznawania, kiedy pada konkretne pytanie, móc przywrócić z tej mojej pamięci, wydobyć z tej mojej pamięci odpowiedni epizod czy słowa Jezusa, które są oryginalną odpowiedzią na moje pytanie czy na mój problem. W życiu świętej Teresy od Jezusa pewnego razu zdarzyło się coś niezwykłego, co odczytała jako znak od samego Boga. Chciałbym wam zacytować z jej autobiografii, z Księgi Życia, 26 rozdział, 5 punkt. Pewnego razu, gdy zabrano nam różne książki w języku kastylijskim, zrobiła to inkwizycja, dodaje, i zakazano je czytać, z czego miałam wielką przykrość, bo niektóre z tych książek chętnie czytywałam, a pisanych po łacinie, nie znając tego języka, czytać nie mogłam. Pan rzekł do mnie, nie martw się, ja tobie dam księgę żywą. Tą księgą żywą stał się on sam dla Teresy, a to uszczuplenie lektur różnego rodzaju, również wspominanej przeze mnie często książki Franciszka de Osuny, która tak bardzo wpłynęła na jej wewnętrzną konstrukcję i w ogóle myślenie o modlitwie wewnętrznej, to uszczuplenie lektur stało się dla niej życiodajne. I wydaje się, że to rzeczywiście sam Pan stał za tym fatalnym skądinąd doświadczeniem ograniczenia literatury pobożnościowej w języku jej ojczystym tylko do Słowa Bożego, które mogła usłyszeć w trakcie liturgii, w trakcie kazań, w trakcie różnego rodzaju ćwiczeń czy rekolekcji, czy w trakcie również rozmów, czy czytając różnego rodzaju odpisy z Ewangelii w języku kastylijskim, w języku jej rodzinnym. Więc Jezus chciał być na tym etapie, chciał być jedyną odpowiedzią na jej pytanie. I wychowując w ten sposób Teresę, pokazał jej, że wchodzi na taki etap relacji, gdzie już nie powinna rozpraszać się opracowaniami na temat Jezusa, nie powinna rozpraszać się książkami, które cały czas mielą być może ten sam temat, a niekiedy nawet na tyle ją rozpraszają, że odciągają od samego Jezusa, za bardzo skupiając uwagę na metodach, na aspektach, kierując bardziej jej uwagę w stronę rozważań czysto abstrakcyjnych, filozoficznych. Ta niezwykła intuicja towarzyszyła również ojcom do późnej starożytności. Jeżeli chcesz rozmawiać z Bogiem i chcesz, żeby Bóg ci odpowiedział, musisz znać Jego język. Językiem zaś Królestwa jest z jednej strony milczenie, a z drugiej strony językiem Królestwa jest Słowo Boże. To znaczy Bóg do mnie przemawia przez to Słowo, ale również ja Mu odpowiadam przez to Słowo, żeby
w ten sposób mógł zadziałać ten wewnętrzny mechanizm, mój umysł musi być pełen Słowa Bożego. Ja muszę stać się dzbanem, naczyniem pełnym Słowa Bożego. I do tego miała służyć właśnie praktyka zapamiętywania, uczenia się na pamięć całych fragmentów Pisma. Nie tylko ze względu na to, że nie było za wielu egzemplarzy Słowa Bożego, ale ze względu na to fundamentalne, głębokie przekonanie. Jeśli Duch Święty ma Ci coś powiedzieć, musi mieć materiał do wykorzystania w Twojej głowie. To jest ta Twoja odpowiedzialność za tę komunikację. To jest ta Twoja część w tej całej drodze rozeznawania i w drodze spotkania z Jezusem. Przypomnę Wam obraz czy też epizod, kiedy Gabriel przyszedł do Maryi zwiastować jej wolę Boga. Ktoś, kto obcuje na co dzień ze Słowem, zna dobrze to Słowo i w komunikacie Gabriela, jak i w odpowiedzi Maryi w Magnificat, dostrzeże gobelin utkany ze słów Starego Testamentu, słów, które mogła znać, usłyszeć Maryja. Wcale nie zaprzecza to oryginalności chociażby hymnu Magnificat, nie zaprzecza to również autentyczności tego spotkania. Wskazuje na coś zupełnie innego. Pokazuje, że Bóg komunikuje się z nami za pomocą Słowa, a my również w niezwykły sposób, szukając sposobu odpowiedzi na Jego Słowo, możemy w sposób adekwatny komunikować się również za pomocą tego samego Słowa. Muszę przyznać, że oczywiście w praktyce codziennej wsłuchiwanie się w Słowo Boże nie jest łatwe. W rzeczywistości, czy tu w uwarunkowaniach kulturowych polskich, mamy natomiast wiele takich momentów, kiedy możemy w to Słowo się wsłuchiwać. To liturgia eucharystyczna, to osobista lektura, osobiste studium, to różnego rodzaju rozważania, kazania w internecie, które dzisiaj są przygotowywane praktycznie z dnia na dzień przez wielu i duszpasterzy, i naukowców, więc można dobrać ten przekaz, czy można dobrać treść do swojej osobistej wrażliwości. Ktoś bardziej potrzebuje więcej informacji historycznych, lubi informacje egzegetyczne, wybiera takie rozważanie, czy sięga po taką książkę, czy sięga po taki tekst zawarty w internecie. Sęk w tym, żeby zachować pewien rytm. Ponieważ modlitwa wewnętrzna karmi się również Słowem Bożym, ale nie może zamienić się w czytelnię. Nie może stać się takim czasem przeczytanym, bo w ten sposób nasz umysł po prostu się rozprasza. Paradoks polega na tym, że czytając nawet najlepsze książki w życiu duchowym o Jezusie, ja niekoniecznie mogę się z Nim spotykać. Pisze świetnie o tym we wstępie von Balthasar, we wstępie do swojej książki o modlitwie, że to doświadczenie Boga, doświadczenie modlitwy zawarte często w dobrych książkach o modlitwie nie jest jednak moim doświadczeniem. Ja go podziwiam, ja go odczytuję, ale nie jestem w stanie w tym samym momencie lektury wejść w to samo doświadczenie. Po pierwsze dlatego, że mam inną drogę. Po drugie dlatego, że spotkanie z Jezusem absorbuje. Potrzeba do tego skupienia na Jezusie. To tak jakby przyjść do kogoś, umówić się na spotkanie z drugim człowiekiem i na samym początku tego spotkania przeprosić go jednak i wziąć do ręki książkę na temat tej osoby, książkę na temat tego spotkania. Zrezygnować z żywego poznania, zrezygnować z żywego spotkania na rzecz książki, która opisuje to w lepszych barwach, być może bardziej atrakcyjnych lub życzeniowych, to znaczy tak, jakbym chciał, żeby to spotkanie wyglądało.
jakiś idealizowany często sposób, bo i takich tekstów nie brakuje. Więc ważne, żeby w tym moim dniu, jakikolwiek jest, znalazł się moment karmienia Słowem Bożym. Bardzo odpowiedzialny. Karmienia jako studium. I żeby nie mylić tego momentu studium słuchania z modlitwą wewnętrzną, z modlitwą czuwania. Kiedy potrzebuję tego, czym się nakarmiłem. Bardzo dobrą praktyką, wydaje mi się, jest śledzenie codziennej lekcji, to znaczy czytań Ewangelii, listów Starego Testamentu, które odczytuje się codziennie w ramach cyklu 2-3-letniego w kościołach. W ten sposób mam tę pewność, że przez 2 czy 3 lata przeczytam większość pisma i śledzę mimo wszystko, jestem w komunii z kościołem, który przeżywa konkretną codziennie tajemnicę. To powracanie również do czytań z dnia, czy Ewangelii z dnia, pomaga również przeżywać na nowo to Słowo. Nie tylko zapamiętywać, nie tylko wracać w domu. Jeśli byłem na Eucharystii, mogę być codziennie na Eucharystii. Nie tylko wracać do domu jeszcze raz do tej Ewangelii, nie tylko zapamiętywać, ale pomaga uruchamiać we mnie coraz głębsze rozumienie tego Słowa. Czyli przebijać się przez warstwę dosłowną, przebijać się do warstwy symbolicznej, przez często gąszcz metafor, i które, żeby je zrozumieć, trzeba również sięgnąć po jakąś literaturę fachową czasami, być może wpisać coś do internetu i poświęcić te 5, 10, 15 minut. Ważne, żeby spotkanie ze Słowem było odpowiedzialne, było karmiące i karmiło nie tylko naszą duszę, ale również umysł, który w modlitwie wewnętrznej, zwanej mental, również po hiszpańsku, czyli umysłowej, ten umysł jest niezwykle ważny. Nie chodzi być może o wyobrażenia, ale chodzi o to, co w tym umyśle przechowujemy. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że z przyczyn cywilizacyjnych coraz gorzej zapamiętujemy, ponieważ bardzo duża grupa ludzi zapycha swój umysł gotowymi obrazami, gotowymi schematami, pozbawiając się również pewnej zdolności wyobraźni i pozbawiając się również takiej przestrzeni kreatywności wewnętrznej, która jest w spotkaniu z Bogiem niezwykle potrzebna. Tak samo jak zresztą w spotkaniu z drugim człowiekiem. Zatem to wypychanie swojego umysłu niepotrzebnymi informacjami często odbiera nam również kompetencje społeczne. Kompetencje społeczne, to znaczy zdolności do spotkania i funkcjonowania w ogóle z drugim człowiekiem i zdolności zarazem do funkcjonowania i spotkania z Bogiem. Taki być może paradoks, bo z jednej strony cieszymy się, że posiadamy wiele możliwości komunikacji z całym światem, komunikacji z setkami osób, ale często ta komunikacja z setkami osób nie jest tak naprawdę komunikacją z żadną z tych osób, nie jest prawdziwym wiązaniem z prawdziwą więzią. Ja zachęcam Was w tym przygotowaniu do modlitwy wewnętrznej, czy do codziennej modlitwy wewnętrznej, żeby znaleźć osobno czas na solidne studium Pisma. Nie mówię tu o przewracaniu swojego życia do góry nogami. Na tyle, na ile jesteście w stanie, żebyście potrafili wysączyć to Słowo z dnia, czy jeśli jesteście na liturgii eucharystycznej, czy jesteście w domu, czy macie chwilę czasu, żeby nawet we własnym telefonie wrócić do Ewangelii, którą Kościół przypisuje na dany dzień, przeczytać ją kilka razy, pomyśleć, czy ja rozumiem, czy ja, jak ją rozumiem dosłownie, jak ją może głębiej rozumiem, czy jest coś w tym Słowie Bożym dla mnie. Jeśli mam trochę więcej czasu, być może Bóg woła mnie również do bardziej odpowiedzialnej lektury, żebym wziął do ręki komentarz, żebym wziął do ręki lepsze wydanie Pisma Świętego z komentarzami, z przepisami krytycznymi, żebym zaczął lepiej rozumieć i żebym zaczął lepiej również pamiętać to Słowo. Bo jak podkreślam, w trakcie już modlitwy wewnętrznej to jest moment, kiedy Duch Święty chce wykorzystać to Słowo, które jest we mnie.
chce uwrażliwić mnie na to słowo, które we mnie już pracuje w tym dniu. Nie jest to moment ani na spacer, nie jest to moment ani na rozproszenie, nie jest to moment również na czytelnię. Ten epizod z życia Teresy jakby wyraźnie to również pokazuje, że tym, który chce się ze mną spotkać, jest Jezus i zależy mu na żywym, spontanicznym spotkaniu w trakcie tej modlitwy, w trakcie tego czuwania, nie na jakimś idealistycznie przygotowanym momencie, do którego nigdy nie będę tak naprawdę w życiu przygotowany, a być może będę przeżywała tylko frustracje związane z tym, że ja nadal po wielu latach, po wielu rekolekcjach, po wielu książkach, ja nadal nie czuję tego tematu, nie jestem przygotowany i nawet nie wiem, czy chcę się spotykać z Jezusem w milczeniu, bo to boli, bo jest trudne, bo się zniechęciłem czy zniechęciła. W tym procesie słuchania ważny jest również drugi człowiek, bo przez słowa drugiego człowieka niejednokrotnie, tak jak widzimy w historiach Starego czy Nowego Testamentu, przemawia również Bóg. Przez jego słowa, czasami nieidealne, czasami kierowane różnymi motywacjami, ale jednak przesącza się dobry, kochający Bóg, który chce mi coś powiedzieć prawdziwego. Również nie ma co rezygnować z tego, co w jakiś sposób mówi do mnie świat. Czy przyroda, stworzona przecież przez Boga, często przypominająca nam o tym, jak Bóg jest wspaniały, wielki, ale również przypominająca nam o naszej bezradności, przypominająca również o naszym braku odpowiedzialności względem tego świata, za który powinniśmy być odpowiedzialni, czuć się odpowiedzialni nie tylko za eksploatację, ale również za pomoc, za przemianę, za odbudowę tego, co być może zrujnowane. Świat, który również podpowiada, czy też jest takim głosem ostrzegawczym, który nas czasami właśnie ostrzega, jest też głosem od Boga, który podaje nam rękę lub radykalnie niekiedy ostrzega przed jakąś katastrofą. Nie? Ostrzega przed jakąś katastrofą. Więc trzy przestrzenie. Słowo, słowo drugiego oraz słowo być może właśnie tego często znienawidzonego świata i zbyt łatwo przekreślonego jako miejsce przemawiania czy przestrzeń przemawiania Boga. Zachęcam Was do odpowiedzialnego studium. Być może to okazja właśnie do tego, żeby zadać sobie pytanie, zrobić sobie rachunek sumienia, czy czytam Słowo Boże, czy aktywnie uczestniczę w słuchaniu tego Słowa Bożego podczas Eucharystii, czy ja wracam do Niego, czy mam na to czas, czy może warto wygospodarować jakiś czas, warto być może zanurkować w internet, poszukać jakiegoś profesjonalnego kursu, czy też poświęcić przynajmniej 5-10 minut czasu, żeby posłuchać kogoś mądrego, komentującego słowa Pisma, czy nawet po prostu czytającego Ewangelię. Do tego Was zachęcam.